Jaki był rok 2022 w Rynie? Zdecydowanie artystyczny, kulturalny i rozrywkowy. Emocji dostarczył mieszkańcom Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki. Rzeczywiście ten rok obfitował w bardzo wiele wydarzeń różnych. No mam nadzieję, że każdy z mieszkańców i turystów, którzy do nas przyjechali, mogli znaleźć coś dla siebie. Jednym z pierwszych wydarzeń 2022 roku w Rynie były walentynki, podczas których można było odwiedzić nowo otwarte ryńskie zbiory muzealne i lepiej poznać historię tego pięknego miasta i regionu. Innych nowości kulturalnych w 2022 roku również nie zabrakło. Nowością tego sezonu były kolory Holi, więc cały nasz Ryn był kolorowy, wszyscy byliśmy kolorowi. Bardzo barwna impreza, bardzo osobiście ją lubię, więc cieszę się, że udało ją się przeprowadzić właśnie po raz pierwszy w Rynie. Po raz pierwszy zorganizowano też regaty kajakarskie o Puchar Burmistrza Rynu. Były one częścią majówkowej zabawy nad Jeziorem Ryńskim. Nowością w kalendarzu imprez była również Noc Świętojańska. Bardzo się cieszę, że wiele firm, wiele instytucji, między innymi też zespół szkolno-przedszkolny w Rynie włącza się w organizację naszych wydarzeń, bo mieliśmy okazję po raz pierwszy zorganizować Noc Świętojańską, gdzie obrzęd właśnie kupały puszczania wianków przygotowały nasze dzieci pod czujnym okiem pani choreograf Krystyny Rekosz ze Sterowiołków. Nie zabrakło jednak i tych imprez, które w Rynie są już dobrze znane. Oczywiście Dni Rynu na bogato, bo świętowaliśmy 3 dni koncertowo. Patrycja Markowska w tym roku nas odwiedziła, więc mnóstwo gości, mnóstwo mieszkańców. Organizacji kolejnych wydarzeń kulturalnych sprzyjają niedawno ukończone inwestycje. Mamy nowy dom kultury, mamy salę widowiskową, którą w tym roku wyposażyliśmy, sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy, które kosztowały sporo pieniędzy, niemniej jednak uważam, że warto. Mamy punkt informacji turystycznej, który został w tym roku wyremontowany. Jesteśmy w muzeum, które w tym roku zostało przygotowane, oddane do użytku. Mamy wieżę widokową, z której możemy korzystać, więc możliwości mamy wiele. Wraz z rozpoczęciem 2022 roku biblioteka publiczna działająca w strukturach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie przeszła z tradycyjnej na elektroniczną obsługę czytelników w systemie Mac+. Było to możliwe, ponieważ wprowadzono do systemu i okodowano cały księgozbiór. Utworzono elektroniczną kartotekę czytelników oraz rozdano czytelnikom elektroniczne karty biblioteczne. Przybyło 967 nowych książek, w tym zakupiono 739 woluminów, a w darze biblioteka otrzymała ich 228. W skład księgozbioru wchodzą obok książek tradycyjnych książki z serii Duże Litery, 120 woluminów, a w tym roku przybyło 29 pozycji oraz audiobooki, 169 tytułów. W tym roku zakupiono 28 sztuk. Kalendarz na rok 2023 zapowiada się równie interesująco. Nowością na pewno tego sezonu będzie Festiwal 5 Zmysłów, czyli tutaj chcemy zrobić takie coś innego, inną imprezę, która będzie trwała 2 dni, żeby zaspokoić nasze zmysły, zmysł smaku, zmysł węchu, słuchu. Przed nami 300-lecie miasta, więc w ogóle mamy duże wyzwanie jako regionalny park, ale przy wsparciu wielu firm i Urzędu Miasta myślę, że na pewno będzie fajnie. Gwiazdą Dni Rynu 2023 będzie zespół Enej. Rozwój kultury i sztuki w Rynie wspomaga wielu sponsorów. Dzięki ich wsparciu wydarzenia mogą być organizowane na dużo większą skalę. Dokładne informacje oraz kalendarz imprez znaleźć można na stronie internetowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Koniec roku to nie tylko czas podsumowań, ale również życzeń. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu życzyć tradycyjnie szczęścia, zdrowia, pomyślności, abyście spędzili te święta w gronie najbliższych, aby ten czas w tych gronie najbliższych był dla Was wytchnieniem, odpoczynkiem. Z okazji zbliżającego się 2023 roku chciałbym Państwu życzyć spełnienia wszystkich marzeń, wszystkich planów i oby ten rok 2023 był znacznie lepszy niż ten ubiegły rok. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, w imieniu Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie chcielibyśmy złożyć Państwu wspaniałe życzenia. Przed nami magiczny czas świąt. Niech świąteczna atmosfera gości w Państwa domach
i obyśmy mogli wspólnie cieszyć się nowym rokiem, nowymi wyzwaniami. Życzymy spełnienia wszelkich marzeń i pomyślnych realizacji tych prywatnych i tych służbowych. Wesołych Świąt! Telewizja Kopernik. Kopernik.tv